Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach wchodzi w kolejny etap i pogłębia kryzys na drogach. Kierowcy objazdami, a piesi i rowerzyści naokoło. Tak od dzisiaj trzeba poruszać się w związku z zamknięciem wiaduktu kolejowego w Katowicach-Ligocie. Miasto wymyśliło, że rozładuje korki drogą przez las. Problem w tym, że znajduje się ona głównie na terenie sąsiedniej gminy i na razie nie ma zgody na taki objazd z Katowic do Rudy Śląskiej. Łukasz Kądziołka. Wiele osób chodziło dzisiaj pod zamkniętym już wiaduktem, jakby nic się nie zmieniło. A to duża zmiana nie tylko dla mieszkańców Ligoty w Katowicach. Zamknięcie przejścia i przejazdu ulicą Kłodnicką zaskoczyło wiele osób. Niektórych zdenerwowało bardziej. Dla mnie to na przykład będzie teraz problem, żeby gdzieś tam dookoła. A ile będzie pani musiała nadrobić tej drogi, żeby przejść faktycznie na drugą stronę? Znaczy dokładnie jeszcze nie wiem, którędy będę chodzić. A innych mniej. Nie będę musiała jechać, a ja tak dziennie sobie jeździłam, a tak teraz... Jestem emerytką, mogę chodzić na okrągło. Chodzić trzeba bardzo na okrągło. Na przykład tym przejściem pod torami. Tym samym piesi muszą nadrobić około 2 kilometrów drogi. Autobusy też jeżdżą innymi trasami, dlatego niektórzy mieli dzisiaj przykrą niespodziankę. Teraz pani pójdzie pieszo? Na taksówkę idę, nie mam wyjścia. Tak pozostanie przez dłuższy czas, a powodem jest rozbiórka wiaduktu. W jego miejsce powstanie całkiem nowy obiekt. Piesi i rowerzyści muszą się uzbroić w cierpliwość, ale nie tak bardzo jak kierowcy. Po pracach rozbiórkowych, które zaplanowano na około 6 tygodni, mieszkańcy znów będą mogli skorzystać z przejścia przez ulicę Kłodnicką, specjalnie wyznaczonym bezpiecznym przejściem po placu budowy. Kierowcom łatwiej jest nadrobić drogę niż pieszym, choć na głównych ulicach Ligockiej czy Piotrowickiej korki też mogą się tworzyć większe niż dotychczas. Dlatego Katowice chciały trochę rozładować ruch, kierując go w stronę Panewnik i dalej do Rudy Śląskiej taką drogą. Dzisiaj to leśny łącznik z ulicą Gościnną służący do spacerów i jazdy na rowerze. Droga, która jest wpisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zarówno w Katowicach, jak i w Rudzie Śląskiej, bo część tej drogi, fragment leży na terenie Katowic, większa część leży na terenie Rudy Śląskiej, stąd ta konieczność uzgodnień właśnie z tym miastem. Żeby droga przez las mogła stać się tymczasowo jednokierunkowym objazdem, katowicki urząd skierował pismo do Rudy Śląskiej z prośbą o to, żeby przystosować ją do ruchu samochodów. Pomysł oprotestowali mieszkańcy, a teraz urzędnicy stanęli po ich stronie. Prezydent miasta Ruda Śląska jest gotów wyrazić zgodę na remont ciągu pieszego, rozszerzając to także o możliwość przejazdu rowerem, czy udostępnienie tego ciągu także rowerzystom. Choć teraz rowerzyści także tędy jeżdżą i nie potrzebują do tego wyremontowanej drogi. Jednak oznacza to, że petycje mieszkańców przyniosły efekt. Na razie na objazd przez las zgody Rudy Śląskiej nie ma.